Teraz wracam do Krakowa i zaczynam trenować na mączce, bo jednak to jest, w Madrycie jest to pierwszy turniej, gdzie gram na ziemi. A czego się można będzie spodziewać, tego nie wiem. No, to jest takie pytanie chyba do wróżki bardziej, ale nie do mnie. No, oczywiście jest trochę punktów do obrony, bo jednak półfinał w Madrycie w tamtym roku był. Tak samo wygrana w Brukseli, także trochę tych punktów do obrony jest, ale oczywiście no, będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby ten sezon był jeszcze lepszy na ziemi, jak w tamtym roku. Cele jednak są bardzo podobne, jak tak naprawdę jak w każdym sezonie, czyli wygrać Wielkiego Szlama i być numerem jeden. No, w tamtym roku było bardzo blisko do obu tych rzeczy, więc mam nadzieję, że w tym roku się uda chociaż jedno z tych celów zrobić i zobaczymy. A jeżeli chodzi o wiosnę, no to wiadomo, że na pewno lepiej się wraca do Polski, kiedy jest słońce, kiedy ten dzień jest trochę dłuższy, a nie, że o trzeciej robi się ciemno, także na pewno tutaj lepiej się wraca.